Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze swemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twojego Izraela. Oto słowo Pańskie. Każdy Izraelita zgodnie z przepisem prawa miał ofiarować swojego pierwszego syna w świątyni. Taki symboliczny gest odcięcia pępowiny. Symboliczny gest powiedzenia własnemu sercu: ten syn pierwszy, najważniejszy, pierwsze dziecko. Wiecie, jakie jest wycacane, ukochane, jak się rodzice trzęsą nad pierwszym dzieckiem. A oni pierwsze dziecko oddają Bogu. Mówią w ten sposób: to nie jest mój syn. To dziecko należy do Boga. Bóg jest jego ojcem, nie ja. Bóg niech więc kieruje jego życiem. Bóg niech więc zarządza jego życiem, nie ja. W ten sposób po pierwsze stają się wolni. Po pierwsze nie stają się bogami dla tego dziecka. Nie rządzą nim. Zobaczcie, jak dzisiaj mamy takie trochę pomieszanie z poplątaniem. Ludzie często próbują być bogami dla swoich dzieci. Dzieci żyją często w przestrzeni oczekiwań swoich rodziców. On musi grać na skrzypcach, bo rodzice tego oczekują. On musi być super piłkarzem, bo rodzice tego oczekują. On musi być taki, taki, taki. Bo rodzice tak sobie wymarzyli. Dziecko dzisiaj jest często tak ochraniane, żeby nie przeżywało żadnych trudów, żadnych cierpień, żeby się nie zmagało. Huchane ze wszystkich stron. I takie dziecko rośnie słabe. W Izraelu była pewna mądrość. Oni mówili: to dziecko nie jest moje. Jeżeli doznaje jakichś zmagań, jakichś cierpień, to znaczy, że Bóg tego chciał, bo On jest jego ojcem. On prowadzi historię jego życia. A jeżeli Bóg zechce nawet śmierci, to jest to dobre. Zobaczcie, że Bóg objawia ludziom ich śmierć. Starzec Symeon, ten, który tam stanął w tej świątyni, on miał objawione. Jemu Bóg powiedział: jak zobaczysz Mesjasza, nie ujrzysz śmierci, nie umrzesz, dopóki nie zobaczysz Mesjasza. Jak zobaczył Mesjasza, on wiedział, że umrze. On w tym momencie zobaczył, nadszedł kres mojego życia, koniec. I on przyjął tą śmierć jako dobrą nowinę. Jako dobrą wiadomość. Ilu chrześcijan przyjmuje śmierć swoją lub bliskich jako dobrą wiadomość?
ilu z nas przyjmuje starość jako dobrą wiadomość? Trudno nam to przyjąć, bo nie do końca wierzymy w życie wieczne. Bo nie do końca wierzymy, że Bóg kieruje historią mojego życia, że jest obecny. Co ciekawe, dzisiaj sobie zdałem z tego sprawę. Ta modlitwa Symeona, teraz o władco pozwalasz odejść słudze swojemu w pokoju. To jest modlitwa, którą każdego dnia, każdy ksiądz codziennie wieczorem odmawia, tuż przed snem. Tam są takie słowa. Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Dzisiaj moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Każdy ksiądz ma wieczorem sobie uświadomić, że dzisiaj, tego dnia, patrzyłem na zbawienie Boże. Na dzieła, na jakieś wydarzenia, którymi Bóg mnie dzisiaj prowadził do zbawienia. I to coś, co się wydarzyło dzisiaj, teraz, być może nawet śmierć kogoś bliskiego, być może jakieś poniżenie, że ktoś mnie zawstydził, że ktoś mi coś zabrał, to coś jest dobre. To coś mnie prowadzi do zbawienia. To masz sobie, chrześcijaninie, zdać sprawę, że Bóg codziennie działa na Twoją korzyść. Każdego dnia interweniuje na korzyść Twojego zbawienia. I dlatego, jeżeli masz coś takiego, to nic Cię nie będzie przerażać. To każde zło, niesprawiedliwość, cierpienie, a nawet śmierć, która Cię spotyka, pochodzi z ręki dobrego Boga. To jest to światło, które jaśnieje w ciemności. Dlatego dzisiaj właśnie zapalamy świecę. To jest ten znak, że my nie musimy się bać, że my mamy światło Jezusa Chrystusa, który życie moje prowadzi.